Cześć, to Przemysław. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku shortów dotyczących Scratcha, środowiska programowania Scratch. Dzisiaj na początek zaczniemy od założenia sobie konta w serwisie Scratch. W tym celu należy wejść na stronę scratch.mit.edu. Na tej stronie znajdziemy przycisk Zaloguj się oraz przycisk Dołącz do Scratch. Ponieważ jest to moja pierwsza wizyta, w związku z tym naciskam Dołącz do Scratch. Gdyby strona nie była po polsku, należy przewinąć ją na sam dół i na samym dole jest wybór języka. U mnie domyślnie ustawiła się na język polski, także problemu nie ma. Wybieram więc Dołącz do Scratch i tworzę sobie nową nazwę użytkownika. Nazwijmy siebie na przykład Hacker. Wybierz, Przepraszamy, ta nazwa użytkownika jest już zajęta. No to dajemy sobie na przykład mały podkreślenie hacker. O, ta nazwa jest wolna. Czyli mały hacker będzie kontem, który za chwilę utworzę. Wybieramy hasło do tego konta. Oczywiście super tajne hasło, którego nikomu nie należy zdradzać. Następny krok, data urodzenia. Podanie adresu e-mail jest potrzebne, aby później udostępniać swoje produkcje dla innych odbiorców. Dlatego należy tutaj podać prawdziwy adres e-mail, na którym będzie można odebrać wiadomość i potwierdzić to konto. No to jest właśnie bardzo ważne, tak jak mówię, z uwagi na to, że bez potwierdzenia konta nie będzie można później udostępniać swoich produkcji dla innych. Dlatego podaję tutaj prawdziwe konto, prawdziwy adres e-mail. No i konto zostało założone. Jak widać, nie jest tutaj konieczne potwierdzenie od razu swojego adresu e-mail. Tak jak mówiłem, jego potwierdzenie będzie potrzebne później, ale ja przejdę od razu do potwierdzenia adresu e-mail, bo bez tego nie będę mógł udostępniać swoich produkcji. A więc wejdę sobie na moje konto i odszukam wiadomości potwierdź i potwierdzę adres e-mail. Ok, w ten sposób potwierdziłem mój adres e-mail i konto w Scratchu jest w pełni aktywne. Wystarczy odświeżyć stronę. Ta-da-da-dam, gotowe.